Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, od razu zapytam wprost. Czy pana zdaniem to jest błąd, że kościoły w dalszym ciągu są otwarte? Czy błąd, to mi trudno powiedzieć, natomiast sądzę, że oparliśmy się o bardzo niebezpieczną granicę, 30 tysięcy zakażeń dziennie. I to wymaga oczywiście bardziej radykalnych obostrzeń w związku z koniecznością zatrzymywania tej pierwszej bariery, czyli dystansu ochrony osobistej. I ja sądzę, że rząd powinien bardzo poważnie rozważyć zamknięcie kościołów. I poza tym chyba jest odpowiednia instrukcja papieża Franciszka o tym, że te kościoły mogą być zamknięte. I jest możliwość sprawowania określonych celebracji na mszy świętej, nabożeństw, również tytułu paschalnego w trybie zdalnym albo przy pustym kościele. No tak, tylko wydaje się, że Episkopat Polski niewiele sobie z tego robi, dlatego że wzywa wiernych do tego, żeby uczestniczyć w mszach w kościołach. I zastanawiam się, panie ministrze, czy to jest odpowiedzialne zachowanie? Znaczy właściwie jest to pytanie retoryczne, ale jestem bardzo ciekawa, co pan odpowie. No to pani zadała pytanie retoryczne i liczy pani, że ja na to retoryczne pytanie mam odpowiedzieć. Oczywiście są kościoły różne. Są kościoły, bo już to gdzieś tam obserwowałem, oglądając tą sytuację, gdzie liczy się wiernych, które wchodzą do kościoła, sprawdza się maseczki, ale niestety jest to bezwzględnie mniejszość. W związku z tym być może te ograniczenia, o których mówią lekarze, mówi Rada Medyczna przy premierze, jednak radykalnie zmienić i kościoły zamknąć. Kościoły zamknąć to jest jedno, wprowadzić całkowity lockdown, mówią niektórzy, to jest druga sprawa. Tylko wydaje się, i o tym także mówią epidemiolodzy, że lockdowny to nie jest zwalczanie koronawirusa. To jest tylko taka chwilowa ucieczka przed nim. Oczywiście możemy chować się przez tam 2 tygodnie czy nawet miesiąc, ale kiedy później wyjdziemy, to ten koronawirus wraca. Stąd wielu stawia już teorię, że lockdowny nie mają sensu i są nielogiczne i są nieskuteczne przede wszystkim. Co pan na to? No tak, no ale to cały świat jest nieskuteczny, cały świat jest nielogiczny poza paroma ekspertami, którzy wiedzą wszystko najlepiej. No ale to nie moja dyskusja, nie mój temat. Ja uważam, że po prostu, a jaką my mamy możliwość dzisiaj, jak tylko wypłaszczyć poziom zakażeń i uciec przed koronawirusem? Jedyną skuteczną metodą obrony są szczepienia albo przechorowanie. Przechorowanie niestety wiąże się z ogromnym obciążeniem służby zdrowia. U nas z tym krucho, bo jesteśmy na pułapie ponad 75% obłożonych łóżek, już nie mówię o respiratorach czy specjalnych łóżkach ojomowych, to jedno, a dwa, no to są tylko i wyłącznie szczepienia. Ze szczepieniami idzie tak, jak idzie, to znaczy, no po prostu byliśmy zawsze zmuszeni, jesteśmy zmuszeni na dostawy, czekanie na dostawy, a z tym było w pierwszym kwartale tego roku nie najlepiej, przecież przyzna pani sama. Dwa, była jeszcze ogromna zamieszanie w związku z szczepionką AstraZeneca. Panika niektórych polityków, może nie w Polsce, była ogromna. No i to wszystko doprowadziło do tego, że zamiast uciekać do przodu, a to ucieczka do przodu są tylko i wyłącznie szczepienia, my uciekamy przed wirusem, zamykając się w lockdown. Panie ministrze, oczywiście absolutnie nie będę winić rządu i nigdy tego nie robiłam. Tutaj jestem w 100% pewna i nie obwiniałam rządu właśnie za kłopoty z dostawami, bo to jest rzecz zupełnie obiektywna i od rządu niezależna. Niemniej lekarze zwracają uwagę na to, że w Agencji Rezerw Materiałowych, w magazynach w ogóle, leży ponad 1 000 000 dawek niewykorzystanych szczepionek i wszyscy zastanawiają się, dlaczego one są w dalszym ciągu niewykorzystane i dlaczego jest ich tak dużo w magazynach. Właśnie to też jest kwestia pewnej organizacji. Doskonale wiemy, że punkty szczepień narzekają na organizację, narzekają na to, że to jest za bardzo scentralizowane, że trzeba dać więcej do decyzji i dać więcej zaufania samorządom, które najlepiej wiedzą, ile jest przychodni, ile jest punktów szczepień, najlepiej znają swoich mieszkańców. Czy nie sądzi pan rzeczywiście, że w tym programie szczepień wypadałoby trochę tę decyzyjność zdecentralizować? No to co to znaczy decyzyjność zdecentralizować? No przecież nie może każdy samorząd gminny, powiatowy tworzyć własnej bazy danych i tak dalej, bo wtedy będzie, oczywiście my jesteśmy społeczeństwem mobilnym. My nie mamy czegoś takiego jak konieczność i obowiązek zameldowania, tak jak jest w Belgii, bo w Belgii pani nie zamieszka w mieszkaniu, jeżeli nie jest pani zameldowana. Nawet sprawdza to policja, w związku z tym nie mamy pewnych narzędzi. Sądzę, że ten proces jest tak urządzony, jak jest. On się dociera z każdym dniem. Słyszymy o różnych ekscesach typu, że z Warszawy trzeba jechać do Szczecina, też to słyszałem. Natomiast jest jedna sprawa. No, mamy 3 linie. Te linie trzeba jak najbardziej, jak najszybciej tak skoordynować, żeby nie było takich różnych luk. Ja mam wyznaczony termin, mam wyznaczone miejsce i ona nie jest miejscem w mojej miejscowości, ale żona już będzie szczepiona w swojej poradni. Wydaje mi się, że tam te decyzyjne sprawy były troszeczkę nie najlepsze. Natomiast co do tych magazynów, raz, to na pewno AstraZeneca, tu jest kłopot z tą
AstraZeneca, bo tam część pacjentów się wycofało ze szczepień. A druga sprawa, musimy pamiętać, że dla każdego zaszczepionego musimy mieć drugą dawkę, bo inaczej te szczepienie po prostu nie ma sensu, mówiąc kolokwialnie, psu na budę. Więc pewnie część tych szczepionek czeka na drugie szczepienie do tych pacjentów, do których przeprowadzono pierwszą dawkę. Bierze się to być może z nadzwyczajnej ostrożności, bo te dostawy czy koordynacja tych dostaw od producentów niestety najlepsza nie jest i pewnie tej nieufności pomiędzy producentem a rządem chyba nie przełamiemy tak szybko, tak jak jest w całej Europie. Ja wiem, panie ministrze, że ciężko jest krytykować własne środowisko, ale zadam to pytanie jeszcze raz. Czy naprawdę nie ma pan żadnych uwag co do kwestii organizacji Narodowego Programu Szczepień? Mam oczywiście uwagi, ale one są kosmetyczne. Generalnie program jest zaprogramowany, czy konstrukcja jest prawidłowa. Natomiast zawsze będą zdarzać się wyjątki. I oczywiście dobrze by było, gdyby pacjenci, którzy mają takie absurdalne jakieś skierowania, albo ten zgłaszali to, ponieważ to jest tylko ten informacja zwrotna, jest takim źródłem, żeby coś tam naprawiać. W moim przypadku, nie wiem dlaczego, nie występowałem z żadnym jakby poseł i tak dalej, zadziałało to prawidłowo. W przypadku mojej żony zadziałało prawidłowo. Nie wiem, czy nazwisko Piecha nosi tylko dwie osoby w kraju, bo nie sądzę. I wydaje mi się, że są pewne niejasności. O nich słyszałem. Trzeba to jak najszybciej zgłaszać, żeby to umieć na bieżąco koordynować. Czy pan będzie szczepiony AstraZeneca, panie ministrze? Że samorząd nie jest właścicielem wielu punktów szczepień. Podejrzewam, że w ogóle nie jest właścicielem szczepień, bo one są najzazwyczaj w poradniach lekarza rodzinnego, w poradniach specjalistycznych, w zespołach poradni, a to już jest domena niestety własności prywatnej, a nie samorządu. To powtórzę pytanie, bo pan pewnie nie usłyszał. Czy pan będzie szczepiony AstraZeneca? Wie pan, jaką szczepionką będzie pan szczepiony? Ja będę szczepiony AstraZeneca, świadomie się na nią zdecydowałem. Dostałem na wykaz, kiedy są jakieś możliwe terminy. Nie kombinowałem, nacisnąłem AstraZeneca w określonym dniu, w określonym godzinie, w określonym miejscu. To jest za dwa dni będę szczepiony. Nie boję się tej szczepionki. Wiem, że jest skuteczna i wiem, że jest bezpieczna. Czy będę miał jakieś tam odczyny niepożądane poszczepienne? Nie wiem. Zazwyczaj nie miewam, bo ja się szczepię na grypę od wielu, wielu lat. Ale kto wie? Nie wiem, bo to jest troszeczkę inna szczepionka. Natomiast ta szczepionka jest dedykowana najpierw była poniżej 65 roku życia, teraz poniżej 70. Ubolewam, że ci najstarsi nie mogą być nią szczepieni, ale to wynikał z charakterystyki produktu leczniczego. Pięknie taka nazwa jest stworzona, która zaleca, żeby tej szczepionki nie stosować u osób powyżej 70 roku życia. I dobrze, że rząd, i dobrze, że państwa, że rządy się tego trzymają. No i dzięki temu, że AstraZeneca będzie wchodzić zaraz na rynek amerykański, przeprowadzono kolejne badania, które wykazały, że jest znacznie bardziej skuteczna niż mówiło się początkowo. W tej chwili te ostatnie badania przeprowadzone w Stanach mówią o 80%. Panie redaktorze, ja bym nie robił żadnego rankingu tych szczepionek. One są po prostu dobre. My musimy się zaszczepić, żeby nabyć odporności, ponieważ życie w tej atmosferze wirusa, w atmosferze lockdownu, w atmosferze niepokoju, strachu, obaw jest zdecydowanie gorsze niż to, co stanie się po zaszczepieniu AstraZeneca, czyli będzie mnie bolała pewnie ręka, a może troszeczkę tam będę się gorzej czuł. I tu jak bumerang, panie ministrze, znów wraca pytanie o to, czy nie popełniono kardynalnego absolutnie błędu, sprowadzając przed świętami Bożego Narodzenia Polaków z Wielkiej Brytanii. Ich było bardzo wielu, wiemy, że jak oszalałe samoloty latały i nikt nie dyskutuje z tym, że ci ludzie mieli prawo wrócić do swojego kraju. Tylko dyskusja dotyczy tego, że nie było obowiązku testowania. Można się było testować, ale 3/4 z tych ludzi nawet nie wiedziało, że takie testy można przejść. Czy pana zdaniem to był błąd, który doprowadził do sytuacji, w której w tej chwili się znaleźliśmy, dlatego że brytyjski wariant w tej chwili odpowiada za nawet 80% zakażeń? No ja myślę, że nawet gdyby wiedziało, to oczywiście by się nie przetestowało. No ale gdyby był obowiązek, to by musieli, no. Gdyby to było na lotnisku na przykład. Czy to był błąd? Trudno to teraz rozwlekać 3 miesiące po. Generalnie, no zobaczyliśmy, że otwarcie granic, takie bezpośrednie, na oścież, jak to po polsku, z dużą gotowością, witamy, welcome i tak dalej. Chlebem i solą. Najlepszym rozwiązaniem. Trzeba było przynajmniej na granicy przy wejściu samolotu zrobić każdemu test. No właśnie, bo pan mówi, że nie ma sensu teraz po 3 miesiącach. Oczywiście, co się stało, to się nie odstanie, tylko to jest kwestia wyciągania wniosków z własnych błędów, a ja mam wrażenie, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, że no, środowisko rządowe ma z tym kłopot, żeby dobrze do błędu się przyznać. Ja myślę, że nie ma z tym kłopotu, natomiast raczej patrzy w przód, a nie z tyłu. Z tyłu bierze się pewne uwagi, które, tak jak pani tutaj podkreśla, są ważne. Sądzę, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca już dzisiaj.
Ja gdzieś tam opuszczając, zaraz opuszczałem Unię Europejską i miałem robione testy i wcale nie w bogatym kraju i sądzę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Tak samo powinno być przy powrocie, jeżeli myśmy się może nie spodziewali aż takiego ataku tej pandemii, bo myśmy wtedy oddychali pełną piersią, bo to już będzie wszystko dobrze. Natomiast no, to jest takie, z wirusem jest takie wróżenie. Wirus, myślę, ta odmiana brytyjska wszystkich, nie tylko Polaków nas zaskoczył, nas Polaków bardzo boleśnie. No właśnie, bo w tej chwili mamy najgorsze statystyki i najwyższą śmiertelność, panie ministrze. Czy to pokazuje, że polska opieka zdrowotna jest absolutnie niewydolna? Bo kwestia zakażeń to jest jedno. To, że nikt się tego wirusa nie spodziewał, to jest drugie. To, że nikt nie był tak naprawdę w 100% przygotowany na kolejne fale, to jest trzecia sprawa. Ale liczba przypadków śmiertelnych w Polsce jest jedna z najwyższych na świecie. Tych nadprogramowych zgonów, jak to się mówi. I ja to jest bardzo niepokojące. I z czego to pana zdaniem wynika? No oczywiście, że to wynika z wielkich zaniedbań w polskiej ochronie zdrowia, nie służbie zdrowia. Tak jest. To są zaniechania w zasadzie, no od II wojny światowej nie udało nam się tego systemu ani organizacyjnie, ani finansowo jakoś tam skleić. Sądzę, że z tego też musimy wyciągać wnioski i musimy po prostu popatrzeć na to trochę inaczej. Politycy byli bardzo sceptyczni, jak ktoś mówił o podniesieniu składki, ludzie tego nie chcieli, jak ktoś mówił, że trzeba dofinansować, to wszystkie rządy, a ja jestem w Sejmie od rządów SLD, z PSL-em, kiedy to był 2001 rok, kiedy budowała się wysokość składki zdrowotnej na Narodowy Fundusz Zdrowia i wtedy pan profesor Hausner był taki wicepremier, bardzo elokwentny, szamański, był pierwszym, który był przeciwnikiem tego podwyższenia tej składki i to chorujemy w dalszym ciągu na to i takich zaniedbań nie da się zasypać w ciągu miesiąca, w ciągu dwóch miesięcy, w ciągu roku, nawet w ciągu kilku lat. Z drugiej strony no, to jest kwestia pewnych zaniedbań i pewnych bardzo niedobrych ruchów, które wiązało się z ilością lekarzy. Cały czas, jeszcze tam w bardzo poprzednich latach tłumaczono nas, lekarzy w Polsce na 100 tysięcy mieszkańców jest za dużo i dzisiaj mamy zdecydowanie za mało, zdecydowanie odchodzimy od Unii Europejskiej i nie jest to, proszę mi wierzyć, tylko wynik zaniedbań i wynik emigracji lekarzy poza Polskę. To jest również to, że zaniedbaliśmy przez wiele lat szkolnictwo, ograniczając przyjęcie, ograniczając rezydentury. No, dzisiaj się to otworzyło. Na ile, kiedy to będzie skutkowało? Ano za kilka lat, ale może to być bardzo, bardzo poważny wniosek, pozytywny, który wyciągamy z przebiegu tej epidemii. A propos rezydentur, wiemy, że od poniedziałku trwa taki pseudoprotest lekarzy rezydentów, którzy błagają dosłownie, bo wczoraj gościł u mnie prezes Porozumienia Rezydentów i mówił, błagamy o rozmowę z ministrem zdrowia, sytuacja jest katastrofalna, czeka nas za chwilę tsunami. Proszą między innymi o to, żeby przełożyć im ten egzamin ustny, tak żeby mogli normalnie leczyć ludzi w tej chwili, kiedy są potrzebni. Czy pana zdaniem rzeczywiście w tej chwili taka licytacja o te egzaminy ustne w sytuacji, kiedy przechodzą wcześniej bardzo trudny test, najtrudniejszy w ich życiu, jest konieczna? Czy gdyby pan był ministrem zdrowia, to by pan zwolnił lekarzy rezydentów z tego egzaminu ustnego? No więc żeby być specjalistą, nie da się nikogo zwolnić z żadnego egzaminu. Takie mamy prawo. To jest też prawo, które jest respektowane. Nawet jeśli jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej, panie ministrze, tak jak dziś. Natomiast można było ten egzamin przełożyć na inny termin. Nic by się złego nie stało. Natomiast ile zwolenników przełożenia tego egzaminu, tyle jest również przeciwników przełożenia tego egzaminu. To nie jest tak, że wszyscy jakby podkreślają. Ja się trochę dziwię rezydentom, bo można to było zrobić, normalnie na ten temat dyskutować, a nie straszyć od razu. Ale nie można, panie ministrze, nie można było dyskutować, dlatego że nikt nie chce z nimi rozmawiać. Były wysyłane, były wysyłane pisma z Naczelnej Rady Lekarskiej, z okręgowych izb lekarskich. Na ani jedno nie było odpowiedzi ze strony pana ministra Adama Niedzielskiego. Odpisał jedynie jednemu z rezydentów na Twitterze, że pogadamy później. Czy tak powinien wyglądać dialog w tej sytuacji? No przecież wszyscy są sobie potrzebni. Ja sądzę oczywiście, że rezydenci są bardzo potrzebni i bardzo im trzeba podziękować za to, że za wkład w walkę z epidemią. Natomiast egzaminy będą musiały być kiedyś odbyte, bo taki jest warunek w ogóle uzyskania specjalisty i nie może tego tłumaczyć żadna epidemia. Bezwzględnie chciałbym, żeby pan minister i ministerstwo również przystąpiło do tych rozmów i ustaliło jakiś konsensus, który być może wszystkim się nie będzie podobał, ale zdecydowana większość środowiska rezydentów go przyjmie jako rozwiązanie na ten czas. Panie ministrze, mamy w tej chwili najtrudniejszą sytuację w Europie, tu w Polsce, jeżeli chodzi o epidemię. Czy pana oburza, jak niektórych, czy zupełnie nie? Ta kwestia szczepień kilkoma tysiącami dawek AstraZeneca przed szczytem NATO, który ma się odbyć pod koniec drugiego kwartału tego roku.
Ja nie bardzo wiem, kogo tu ma co oburzać. Ja myślę, że każdy, który się zaszczepi albo w związku z harmonogramem, albo jest gdzieś nadliczbowy, a ktoś się nie zgłosił i jest zaszczepiony, u mnie uzyskuje poparcie i dla mnie to nie ma większego znaczenia. Natomiast sądzę, że ten program szczepień, Narodowy Program Szczepień musi być realizowany. To nie kilka tysięcy, to nie nawet kilkadziesiąt tysięcy, ale chodzi o miliony zaszczepionych Polaków. Wtedy to ma sens. Inaczej to jest takie troszeczkę wyciąganie różnych aspektów szczepień, że tam ktoś, że tam parę osób się zaszczepiło nie w kolejności. Wydaje mi się, że dzisiaj na to nie czas. Trzeba po prostu szczepić zgodnie z harmonogramem, a żeby się nie zmarnowała jakakolwiek szczepionka, trzeba po prostu mieć taki scenariusz, żeby w miejsce tego, kto się nie zgłosi albo się nie zdecyduje, natychmiast pojawił się następny chętny do szczepienia. Panie ministrze, sytuacja, to się chyba zgodzimy, w polskich szpitalach i w polskiej opiece zdrowotnej w tej chwili jest absolutnie tragiczna. Może być jeszcze gorzej, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Gdyby dzisiaj na rozmowę zaprosił pana minister Niedzielski i zapytał Bolek, co zrobić, żeby to wszystko usprawnić na tyle, na ile możemy, to co by mu pan powiedział? Gdzie pan widzi jakieś luki czy jakieś niedociągnięcia, które można by było naprawić po to, no żeby chociaż doraźnie w tej chwili ulżyć polskiej opiece zdrowotnej? Da się coś jeszcze zrobić, czy właściwie już my jesteśmy bez żadnych możliwości działania? No pewnie trzeba realizować program szpitali tymczasowych czy tych rezerwowych i to bezwzględnie, to nawet nie ma o czym gadać. Tam jest główną potrzebą, która tam jest, to poza oczywiście ludźmi, które jest największym problemem. No właśnie, co z tego, że będziemy stawiać szpitale tymczasowe, jak tam nie ma kto leczyć? Największym problemem. Natomiast tego oczywiście nie przeskoczymy. To nie jest tak, że sprowadzimy z Białorusi czy z Ukrainy jakichś lekarzy. To też były protesty, czy można ich w ogóle przyjąć. Ja sądzę, że to nie powinno być dzisiaj miejsca. Natomiast generalnie szanse widzę jednak w rozbudowie tych szpitali rezerwowych, a głównie zaopatrzenie w tlen. Bo dzisiaj podstawową terapią, jeżeli chodzi o zaburzenia oddychania w chorobie przebiegającej po zakażeniu koronawirusa, są niestety zaburzenia oddychania. No pan prezydent Trzaskowski pewnie tego doświadczy. Ten airflow, czyli ten wymuszony przepływ tlenu, jest bardzo nieprzyjemny dla pacjenta, ale on ratuje życie. No właśnie, no tylko no to wszystko to wiemy. Powiedział pan w pierwszej kolejności szpitale tymczasowe, tylko powtórzę pytanie. Po co je stawiać, skoro nie ma w nich kto leczyć? No ale są pewne różne procedury w tych szpitalach tymczasowych. Ja nie mówię tylko o łóżkach respiratorowych, bo to już jest wyższa szkoła jazdy. Nie każdy lekarz nawet jest w stanie obsługiwać tę bardzo skomplikowaną aparaturę. Ona już dzisiaj, jej software, czyli oprzyrządowanie jest tak potężne, że bardzo trudno nawet lekarza z doświadczeniem postawić w respiratorze. Natomiast normalne wymuszanie tlenu w porównaniu z oksytometrem, to sądzę, że większość lekarzy se poradzi. Ja, oczywiście, że tam są niezwykle płacę, jeżeli chodzi o dyżury. Mam nadzieję, że cały nacisk poza powiększaniem bazy łóżek z tym airflow, czyli tym wymuszonym przepływem tlenu, poza oczywiście dodatkowymi respiratorami, musi bazować na tym, żeby zachęcić tych, którzy, fachowych pracowników zdrowia, więc lekarzy i pielęgniarek, żeby chcieli przychodzić na dyżury do tych szpitali. To jest bardzo ważne. No właśnie, panie ministrze, tego problem też polega na tym, że lekarze już zwracają uwagę na to, że do szpitali trafiają ludzie coraz młodsi i w ogóle pacjenci w coraz gorszym stanie, w stanie ciężkim już bardzo często. A w szpitalach tymczasowych tego typu pacjenci nie mogą być leczeni, o czym mówi na przykład dyrektor szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym, że jeżeli ktoś jest w tak ciężkim stanie, no to my jesteśmy bezradni i do nas nie możemy go przyjąć. Więc pytanie o skuteczność tych szpitali i potrzebę. Jeżeli pacjent ma jeszcze jakieś tam choroby współistniejące, to jego miejsce w profesjonalnym szpitalu, a nie w szpitalu tymczasowym. Ale nie przez przypadek przecież miejsca respiratorowe są w szpitalach tymczasowych i są zapewnione. To nie jest też do końca tak. Natomiast rzeczą ważną jest, żeby ten szpital w ogóle przyjmował chorych. To nie ulega najmniejszych wątpliwości i tutaj ta szansa powiększenia tej bazy jest jednak jak największa. Z drugiej strony oczywiście martwi mnie to, cóż na to poradzimy, taki czas jest, że zaniedbujemy troszeczkę przyjmowanie chorych w trybie planowym. To no tak się mówi, tylko że się odracza jakąś tam operację, ale każde odroczenie operacji, nawet zwykłej, która zwykle wykonuje się w banalnych sytuacjach, zawsze w jakoś tam sposób wiąże się z pogorszeniem stanu zdrowia, nawet powiedzmy, czy funkcjonowania, nawet zaćma, prawda, czyli proste zabieg usunięcia soczewki wszczepienia nowej, jednak pogarsza, jeżeli się odracza, ciągle pogarsza nasz komfort życia, a dwa, no jednak psychicznie też trudno takie odroczenia jednak wytrzymywać, bo to jest spore obciążenie. Znaczy komfort życia, panie ministrze, to jest jedno, ale odraczanie operacji onkologicznej to już jest naprawdę bardzo poważna sprawa.
Jeżeli chodzi o odraczanie operacji onkologicznej, mieliśmy takie spotkanie, dość duża prezentacja zarówno pilotażowego programu onkologicznego i zarówno wystąpienie Ministerstwa Zdrowia, jak i środowisk pacjenckich. Tam na szczęście, powtarzam, na szczęście, na razie nie jest źle. To znaczy cała sprawa jednak tam funkcjonuje w miarę normalnie i na tych wykresach, ja mówię o wykresach, bo mówię o wielkich liczbach, a nie pojedynczych przypadkach, tu może być różnie, wygląda na to, że ta pandemia niewiele zaważyła na leczeniu tych chorych onkologicznych, a przecież to są chorzy, których zaniechanie leczenia, opóźnienie leczenia grozi najpoważniejszymi konsekwencjami, jakim śmierci. Panie ministrze, to jeszcze na koniec chciałabym zupełnie zmienić temat, ale sprawa także rozgrzewa opinię publiczną. Oczywiście chodzi o pisarza Jakuba Żulczyka i o to, że prokuratura chce go ścigać za zniesławienie prezydenta Andrzeja Dudy, którego tutaj, przepraszam, muszę użyć tego cytatu, Jakub Żulczyk nazwał debilem, ale ja przypominam sobie rok 2012, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało złożenie projektu zmian w ustawie, który miał znieść artykuł 212 i 135 kodeksu karnego, który właśnie to przewiduje karę pozbawienia wolności za zniesławienie i karę za znieważenie prezydenta. Rozumiem, że tutaj PiS zmienia opinię w zależności od punktu siedzenia. No nie od punktu siedzenia, tylko prawo się, pani redaktor sama powiedziała, nie zmieniło. No ale skoro w 2012 chcieli państwo takich zmian, to dlaczego nie chcą ich w tej chwili? Ja nie jestem zwolennikiem, żeby za różnego rodzaju obrażania kogoś, używania złych słów, karać od razu jakimiś tam poważnymi strzykanami, łącznie z tym zagrożeniem karą więzienia. To nie jest. Ja nie używam języka wulgarnego, nawet w takich normalnych rozmowach. Niestety, no takie mamy czasy, że ten wulgaryzm przeszedł w zasadzie do języka potocznego i nikogo nie dziwi, że na ulicach tak, a nie inaczej się rozmawia. Jak pani usiądzie, teraz to jest niemożliwe, ale kiedyś tam się usiadło w kawiarni, wypiło się kawę, a obok siedziało kilku ludzi, no to mogła pani posłuchać i ze strony kobiet, i ze strony mężczyzn takiego języka, jaki kiedyś był absolutnie niedopuszczalny. To niestety prawda. Jestem z tego pokolenia. Panie ministrze, to może kwestia wychowania, a nie pokolenia. Jako młodsze pokolenie sprzeciwiam się tutaj kategoryzacji, jeżeli chodzi o rok urodzenia, ja ale to już tak... Wierał, że z wiekiem ta możliwość używania tego języka bardzo wulgarnego jednak trochę maleje. Mamy inny trochę taki sznyt kulturowy, sznyt wychowawczy. No ale dzisiaj to nie szkoła, to nawet nie kościół, to nawet nie politycy wychowują młode pokolenie, tylko Super Express na przykład, albo różnego rodzaju innego media, a tam się nie zaistnieje, jeżeli nie używa się takiego twardego, bardzo wulgarnego. Panie ministrze, no to znaczy, że na naszych łamach by się pan nie znalazł, ani wielu pana kolegów, więc tutaj też proszę Super Expressu nie obwiniać za... No raczej... Nie, ale wie pani, no, bez trupa na pierwszej stronie albo bez afery na stronie ostatniej nie istnieje wydanie. Panie ministrze, no gdyby tych trupów było mniej, to nie musielibyśmy o tym pisać, taka prawda. Dobrze, ale wracając do tego tematu, rozumiem, że pan za taką sytuację by nie ścigał. Koniec, kropka. Jest oczywiście mi przykro, że taki ktoś... No jasne, ale nie ścigałby pan. Chyba wobec prezydenta, ale bym nie ścigał. To jest chyba już signum temporis i należy z tego przepisu absolutnie zrezygnować. I na sam koniec jeszcze chciałam dopytać pana o to, czy pan ma jakąś wiedzę dotyczącą tego, jak się układa sytuacja w rządzie. Pytam przede wszystkim w kontekście ratyfikacji ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej, która niesie ze sobą Fundusz Odbudowy. Wiemy, że no jest poważny konflikt, poważne pęknięcie. Zbigniew Ziobro nie zmienia opinii. Mateusz Morawiecki no, wynegocjował to wszystko, co wynegocjował na grudniowym szczycie, ale w dalszym ciągu rząd nie jest w stanie przyjąć tej ustawy. Ja już nawet nie wspomnę o głosowaniu ratyfikacyjnym w Sejmie. Czy coś się w tej sprawie według pana wiedzy zmieniło, czy nie ma pan żadnej wiedzy? No oczywiście nie mam żadnej takiej szczegółowej wiedzy. Ja jestem absolutnie za ratyfikacją tego Narodowego Planu Odbudowy. On jest dla nas korzystny. Jest to rzecz, którą na miarę możliwości, jaką myśmy wywalczyć. I niestety nie stawiam tutaj znaku równości, że przyjęcie tej ustawy, tego dezyderatu do Unii Europejskiej jest jakby równoznaczne z pozbyciem się części suwerenności. Część suwerenności oddaliśmy w ręce Unii Europejskiej, wchodząc do Unii Europejskiej i bazując na traktatach lizbońskich. Natomiast co do reszty nie chciałbym dyskutować. Nie mam takiego przekonania jak część, zdecydowanie mniejsza część moich kolegów ze Zjednoczonej Prawicy. A czy ta zdecydowanie mniejsza część kolegów pana irytuje pod tym względem, że robi taki problem, jeżeli chodzi o kwestię ratyfikacji i takiego stawiania się no, bardzo mocno w opozycji do własnego rządu? To już ostatnie pytanie. Zachowam się teraz bardzo pasywnie. Nie odpowiem na to pytanie. Pomidor, mówiąc krótko. Pomidor. Bolesław Piecha, bardzo dziękuję za to spotkanie. Wiceminister zdrowia, były Prawo i Sprawiedliwość. Dużo zdrowia życzę i jak najmniej powikłan po szczepionce, panie ministrze. I dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki. Do widzenia.